Siema, siema, Ozdóbka z tej strony. Kurde, pokażę wam jakie piękne słońce. Jaram się. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo ten widok jest rajem dla moich oczu. Po prostu kocham słońce, zachody i nieważne gdzie. Nawet może za budynkiem zachodzić jak teraz. Nie muszę się lansować, że to jest na przykład gdzieś na Bali. Jestem na Tarko u siebie. Akurat tankowałem, patrzę, piękne słoneczko, to wam pokażę. Słuchajcie. W ogóle czuję się jak cipa, bo się ogoliłem. Można powiedzieć, że swojej twarzy nieogolonej nie widziałem z 5 lat. No i powiem wam, że latka lecą, a ja mam na to wyjebane. Dobra, pytanko. Kto wam powiedział, że jesteście jak wszyscy inni? Kto wam to narzucił? Kto wam kazał być jak wszyscy inni? Dlaczego macie wszyscy w koło, na przykład jak będą chodzili na czerwono, to ty masz chodzić na czerwono, chociaż lubisz zielone? Kto wam to powiedział? Czy to jest gdzieś zapisane? Dobra, to mówię w konstytucji. Kurwa, teraz zaczął się mądrzyć. Nie, no po prostu z jednej strony też dlatego tak dopieprzam, że w konstytucji, bo nie lubię takich zjebów życiowych, którzy się tylko mądrzą. A powiem wam, o co chodzi. O, ściereczką sobie ścieram kurze. Taki jestem, kurwa, no maniak Rozenek. Tylko wersja męska. Słuchajcie, do czego zmierzam? Chcę wam coś powiedzieć. Jak kupowałem sobie mieszkanie, wszyscy brali kredyt we frankach. Dosłownie wszyscy. Jak ktoś miał brać w złotówkach, to nawet w banku kobieta na mnie. Czy jest pan pewien? Wszyscy biorą we frankach, pan bierze w złotówkach. Ja mówię, po pierwsze, nie jestem wszyscy. Po drugie, da mi pani gwarancję, że frank nie pierdolnie do góry. Ona, ale da mi pani gwarancję? Odda mi pani te pieniądze? No nie, no właśnie. A po trzecie, jestem w kraju, w tym, w którym wiem, że złotówka jest stabilna. Teraz go jak złotówka jest stabilna? Chodzi mi o to, że jeżeli w złotówkach 100 zł, to daje 100 zł plus prowizja, a nie patrzy na to, że jakie są wahania, tak jak we frankach. No i zobaczcie. Chodzi o to, że wszyscy inni, którzy się ze mnie śmiali we frankach, są w dupie. Albo byli w dupie, bo każdy wie, jak było z frankiem. Słuchajcie, jak kupowałem mieszkanie na Tarcho, każdy się śmiał na końcu świata, nie? Na końcu, kurwa, świata. Tylko, że teraz chyba Tarcho to jest najbardziej rozwijająca się dzielnica. Centrum handlowe, zajebiste, zbudowali basen, no wszystko mamy tutaj. Ale nie śmiali się, kurwa, na końcu świata. Mieszkałem w centrum i wypierdoliłem na Tarcho, bo nie muszę być jak wszyscy inni. I uważam, że tam mam swój raj na ziemi, jest mi tam dobrze. Jak zaczynałem grupę Chippendalesów, bo kurwa, co ty za chudy jesteś, trzeba być opakowany, kurwa, sterydem w ogóle, tego machać śmigłem. Co ty pierdolisz, tak sobie pomyślałem. Za każdym razem tak myślę, jak ktoś mi mówi takie pierdoły, to zawsze myślę, co ty pierdolisz. Założyłem grupę Bad Boysów, zwiedziłem cały świat. No nie, przepraszam, jeszcze w Stanach nie byłem z ekipą. Teraz właśnie planujemy skoczyć. Też wszyscy mówili, że nie da rady. Dało radę. A nawet inaczej. Nie, że dało radę, tylko jest zajebiście. Robię teraz muzykę. I DJ do mnie mówi, ale tej muzyki nikt nie będzie grał, bo to taka muzyka. A ja mówię, jaka? Mówię, odpowiem ci, jaka kurwa przyszłościowa muzyka. A ty jesteś dalej w dupie. I później jak już będą mnie grali, to nie będziesz mógł się pochwalić, że ty pierwszy, tylko dalej jesteś kurwa na tych swoich jebanych stereotypach, tak jak frankowicze, a ja mówiłem w złotówkach, nikt mi nie wierzył, a teraz też mi nikt nie wierzy. Mam kawałki, które się bronią, które zajebiście wchodzą w ucho i tylko trzeba je wypromować. Rozmawiam z menadżerami, oni, nie Dawid, bo my tu mamy zajęty, mamy swoje zespoły. Ja mówię, tak, no nie. Widocznie tak ma być, kurwa, nie ma z wami pracować, no. Nie dorosliście do tego. I wiem, że ludzie się wkurwiają na mnie, bo ja każdemu mówię, jeżeli coś w życiu nie wyjdzie, to nie, że to jest moja wina, tylko to jest twoja wina, albo twój problem, albo mam z tobą nie pracować. Jeżeli ja jadąc do... miałem być na uczelni na tym IKF-ie w Szczecinie i w Szczecinie sobie skręciłem nogę i płakałem dziekanowi, żeby mnie przyjął, on powiedział, że nie. No i to się cieszę, bo nie zostałem magistrem od fikołków, tylko jestem inżynierem i to podwójnym.
a sportami i tak się zajmuję i mam trenerów i dobra, nie będę gadał za dużo, żeby nie wychodziło, ale chodzi o to, że nawet teraz się robię kolejnego trenera, troszeczkę tej pracy będzie, ale to nie jest weekendowy trener, że ktoś tam przypierdoli sobie w weekend trenera personalnego, bo ja personalnego tu już dawno mam. Mam innych też trenerów, nie mogę z ludźmi pracować, ale chodzi o to, że robię, będzie egzamin trwał 30 kurwa godzin, sam egzamin 30 godzin. Pierwszy raz takie coś przeżyję, to będzie w następnym roku, dlatego teraz się ostro szykuję. Ale zobaczcie, jak zaczynałem trenować BJJ i wszystkim mówiłem BJJ, to się wszyscy ze mnie śmiali, karatecy, że się macam kurwa, leżę na ziemi z innymi. I kurwa i beka była, beka, a teraz kurwa wszyscy BJJ. Teraz przeszedłem na MDS i mówię o MDS-ie, nikt nie wie o co chodzi z tym MDS-em. Tak samo jak wcześniej mówiłem MMA, też nie wiedzieli, raczej większość ci, co mówi nawet MMA, to nie wie jaki to jest skrót, bo sobie tak gadają. Do czego zmierzam? Róbcie to, co czujecie tu, a nie to, co wam ludzie kurwa mówią w koło i wam na zasadzie, dlaczego masz być inny, a dlaczego mam być kurwa taki sam? Jak wy wszyscy. Nosiłem Irokeza w momencie, kiedy Irokez nie był modny. Nosiłem, kiedy był modny. Później nosiłem, kiedy geje nosili. Co się każdy ze mnie śmiał, ja jestem hetero, ale mówiłem, dobra, myśl sobie, co chcesz. Noszę teraz. Teraz postanowiłem sobie zmienić fryzurę na taką, zobaczycie, odjechaną znów. I też będą mówili, o kurwa, ale to nie jest modne. Wyjebane mam. Nie mam być modne. Mam się dobrze z tym czuć. Ja, a nie inni. Nie inni. Co mnie obchodzą inni. I zaraz powiedzieć, o kurwa, jaki frajer, ale taka jest prawda. Jeżeli umiem dbać o siebie, umiem kochać siebie, umiem o tym mówić, to znaczy, że już jest dobrze. A te zakompleksione, kurde, pozery warszawskie, które na przykład ostatnio gościa spotkałem na Mariwilskiej. Słuchajcie, prawie nogi połamał, bo go widywałem w klubach tych warszawskich i słuchaj, kupował podróbę jakiegoś zegarka, nie? Ja mam zegarek, który budzi wibracją. Kurwa, nawet nie wiem, jaki to jest. Timex. Który budzi wibracją, jest kozacki, mogę z nim nurkować, mogę z nim wszystko robić. Ja go praktycznie nie ściągam, nie? Z ręki. A gość kupował podróbę, która normalnie chyba w sklepie kosztuje 50 tysięcy, on kupował za jakieś tam 300 zł po to, żeby pojechać na przykład do Expo albo gdzieś i się przelansować. Okulary, kurde, Ray-Bany po 20 zł, złote. Wiecie, to jest... Po co? Kurwa, po co? Oszukujesz sam siebie i oszukujesz ludzi. Rób to i się nie przejmuj. Jeżeli nie stać się na coś, to o tym mów. Nie musisz być pozerem. Ja pochodzę, naprawdę nie miałem, nie przelwało mi się w życiu i nigdy nie kozaczyłem, nie robiłem z siebie ura, bura, ksiądz wichura, bo nie zaczął mi się układać, zacząłem zarabiać pieniądze, ale zobaczcie, też nie błaznuję. Jadę właśnie, każdy pyta, jakim autem jadę. Jadę teraz Toyotą z 98 roku. Jest oklejona w Bad Boysów, jest zrobiona fajnie. Dlaczego? Bo ja zawsze lubiłem stare auto, że wiecie, biegi można wrzucić, że to jest wszystko mechaniczne, a nie kurwa wszystko elektronika. Dlatego. I co? I widzę moich znajomych, którzy sobie kupują samochody na kredyt, albo jeszcze lepsze, dostają od jakiejś firmy i się lansują tym autem i mówią, że o kurwa, kupiłem sobie auto. Ja pierdzielę, jeżeli dostałeś od firmy, to mów. Ogólnie mówię wam, bądźcie sobą, nie bądźcie jebanymi pozerami, bo taki w Warszawie to jest pełno. Ura, bura, ksiądz wichura. Chodzili za stodołę srać, a teraz wielkich państw rozgrywają. Pozdro, yo!